Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Bejmy. Chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na mój koncert, który już 3 maja w Skołyszynie. Mamy dla Was repertuar autorski, złożony z piosenek do wierszy Haliny Poświatowskiej. To jest taki bardzo nietuzinkowy, klimatyczny repertuar, który pozwoli Wam po prostu odpocząć, zrelaksować się przy dźwiękach kojącej muzyki i pięknych wierszach Haliny Poświatowskiej. Zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Często myślę o Tobie, często piszę do Ciebie. Powietrzem, które drzewa pieści rękoma z błękitu, jesteś skrzydłem ptaka. Cicho, cicho, pastuszkowie, bo dzieci na święta śpią. As how I rock my brain, hoping to explain all the things that you do to me. By me, I'm the shame. Drugie zaduszki jazzowe poświęcone były pamięci zmarłego w lutym bieżącego roku Władysława Świstaka. Otrzymał w 1996 roku tytuł honorowego obywatela miasta Jasła. Koncert zorganizował Piotr Czyżowicz, wychowanek zmarłego profesora. Gościnnie wystąpił Jacek Zieliński z zespołu Skaldowie. Na widowni JDK zabrakło miejsc siedzących. W 2003 roku na zaduszkach jazzowych w Jaśle obok Jacka Zielińskiego i Tadeusza Leśniaka wystąpił nieznany muzyk. Dzisiaj, po 20 latach, znów wystąpi ten sam muzyk. To obecnie uznany altowiolista, pianista, hamondzista oraz kompozytor. Michał Jurkiewicz, bo o nim mowa, znany także pod pseudonimem Pan Śrubka. Moi kochani, 20 lat temu w Jaśle, w Domu Kultury, odbyły się zaduszki jazzowe. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym koncercie wraz z moimi przyjaciółmi. Dzisiaj po 20 latach z radością przyjmuję zaproszenie na kolejny tego typu koncert. Ten koncert będzie koncertem wspominkowym. Bardzo Was serdecznie zapraszam, żebyście ten dzień spędzili z nami. Do zobaczenia. Michał Jurkiewicz. 20 lutego 2023 roku minęła 20. rocznica jego śmierci. Władysław Świstak urodził się w Jaśle. Zaraz po wojnie wraz z Krzysztofem Pendereckim, kolegą ze szkolnej ławy,